Na przedpolach Warszawy w sierpniu 1920 roku rozegrała się decydująca batalia wojny polsko-bolszewickiej. Określana cudem nad Wisłą i uznana za 18. przełomową bitwę w historii świata, zadecydowała o niepodległości Polski i uratowała Europę przed zalewem bolszewików. Wszyscy Polacy w kraju i za granicą przeżywają w tych dniach chwilę wielkiej radości i dumy. Świętujemy razem wspaniały jubileusz, setną rocznicę batalii, która przesądziła o zwycięstwie Rzeczpospolitej w wojnie polsko-bolszewickiej. Dzięki bitwie warszawskiej 1920 roku podbój Europy przez komunistyczną Rosję został zatrzymany. Mimo bardzo trudnej sytuacji strategicznej, nasza stolica pozostała niezdobyta, a państwo polskie utrzymało swój niepodległy byt, wzbudzając tym zdumienie i podziw na całym świecie. Ocalono życie, wolność i materialne podstawy egzystencji milionów ludzi. Zachowaliśmy warunki do swobodnego, autentycznego rozwoju społecznego i cywilizacyjnego. Pokrzepieni odzyskaną niepodległością i wielkim sukcesem w walce o jej utrzymanie, Polacy przekonali się, że działając razem mogą przezwyciężyć każdą przeciwność losu. Triumf roku 1920 dodawał nam sił również w późniejszych dekadach w zmaganiach z nazizmem i komunizmem. Także dzisiaj przypomina, że nasz wspólny los zależy przede wszystkim od nas samych, od naszej determinacji i wiary w siebie, od naszego wzajemnego szacunku, od przywiązania do tego wyjątkowego duchowego dziedzictwa, któremu imię Polska. Składamy dziś uroczysty hołd ówczesnemu wodzowi naczelnemu, pierwszemu marszałkowi Polski Józefowi Piłsudskiemu, a także pozostałym znakomitym dowódcom z szefem sztabu generalnego generałem Tadeuszem Rozwadowskim na czele. Chylimy czoła przed umiejętnościami polskiego wywiadu wojskowego oraz przed męstwem i wytrwałością naszych oficerów i żołnierzy, w tym bardzo licznych ochotników. Z wdzięcznością i szacunkiem wspominamy zaangażowanie sojuszniczych wojsk ukraińskich, białoruskich i łotewskich, pracę sztabową francuskich doradców wojskowych, odwagę amerykańskich lotników walczących w 7. Eskadrze Myśliwskiej im. Tadeusza Kościuszki oraz pozostałych ochotników cudzoziemskich. Pamiętamy o transportach pilnie potrzebnego sprzętu wojskowego z zagranicy, m.in. z Francji, Grecji i Węgier. Pragniemy również uczcić ogromne zasługi premiera Wincentego Witosa i jego współpracowników. Przyjmując misję tworzenia rządu w obliczu najwyższego zagrożenia państwa, zdołał on sformować swój gabinet z udziałem wszystkich patriotycznych sił politycznych, od lewicy po prawicę. Dzięki temu budującemu przykładowi narodowej zgody oraz dzięki odezwie premiera Witosa, Polacy jeszcze bardziej zmobilizowali się do oporu, a liczebność Wojska Polskiego zbliżyła się do miliona. Ważne miejsce na kartach historii oraz w naszych sercach mają też wszyscy ci, którzy w tamtym dramatycznym czasie wsparli obronę ojczyzny swą służbą w formacjach pomocniczych, ofiarnymi datkami materialnymi na potrzeby wojska, modlitwą oraz budującą postawą patriotyczną. Wiktoria warszawska 1920 roku była wspólnym dziełem całego narodu polskiego i na zawsze pozostanie chwalebnym dziedzictwem nas wszystkich. Będzie inspirować kolejne pokolenia Polaków do osiągania po najwyższe i najambitniejsze cele. Szczególny hołd składamy dziś poległym, których doczesne szczątki spoczywają na mareckim cmentarzu. Dziękuję władzom i mieszkańcom Marek za to, że upamiętniają państwo wydarzenia, które rozegrały się tutaj przed 100 laty, a których wagi i znaczenia dla losów Bitwy Warszawskiej nie sposób przecenić. Niech to wielkie zwycięstwo, cud nad Wisłą, będzie dla nas zawsze powodem do dumy i zachętą do troski o wspólne dobro, jakim jest wolna Polska. Chwała bohaterskim obrońcom ojczyzny. Wieczna pamięć poległym. Niech żyje Polska niepodległa. Andrzej Duda, prezydent Rzeczpospolitej Polski. Dziękuję. Przypomniałam sobie, jak po raz pierwszy przed odbudowanym pomnikiem tutaj w Markach zgromadziliśmy się kilka lat temu
było równie podniosłe wrażenie i wielka radość, że świadectwa pamięci mieszkańców Marek, mieszkańców Mazowsza, po prostu Polaków, świadczą o tym, że chcemy kultywować pamięć i chcemy naszych bohaterów brać na usta. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak. Szanowni Państwo, 100 lat temu nasza ojczyzna stanęła przed śmiertelnym niebezpieczeństwem. Polakom groziła utrata ciężko wywalczonej niepodległości i tragiczny los kolejnej bolszewickiej republiki. Bitwa w bezpośredniej bliskości Marek i cała wojna polsko-bolszewicka toczyły się o niewyobrażalnie wielką stawkę. Odniesione w Bitwie Warszawskiej 1920 roku zwycięstwo było miażdżące i zdumiewające. Przetrwało w naszej tradycji jako cud nad Wisłą. Było wielkim polskim zwycięstwem dla wolności Europy. Pragnę podziękować mieszkańcom Marek i okolic za udział w obchodach stulecia Bitwy Warszawskiej, za godne upamiętnienie tego wielkiego zwycięstwa oręża polskiego oraz za pamięć o ofiarności i męstwie polskich żołnierzy. Pochylmy czoła przed tymi, którzy 100 lat temu walczyli i zwyciężyli w Bitwie Warszawskiej. Zasłużyli na wieczną chwałę. Z wyrazami szacunku, Mariusz Błaszczak. To właśnie z inicjatywy samorządowców powiatu wołomińskiego Marek, Zielonki, Kobyłki, Wołomina, Radzymina, Dąbrówki i Jadowa tak długo wyczekiwana obwodnica Marek, trasa S8, będzie nosić dumną nazwę Aleja Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920. Dziś mieliśmy zaprezentować Państwu tablicę, która stanie przy węźle Marki z nową nazwą w porozumieniu z Generalą Dróg Krajowych i Autostrad. Jednak odzew samorządów na tę inicjatywę przeszedł nasze oczekiwania. Dlatego prezentujemy wzór jeszcze bez wszystkich samorządów. Można się tutaj z nim zapoznać, do czego bardzo serdecznie zachęcam. Stosowne uchwały w tej sprawie podjęło już 15 rad gmin, przez które przebiega droga ekspresowa S8 w Markach w stronę Białegostoku. Wciąż czekamy na pozostałe gminy i otrzymujemy tu pozytywne informacje, że po wakacjach przystąpią one do tej inicjatywy. Wszystko wskazuje na to, że z formalnego punktu widzenia, potwierdzonego stosownymi uchwałami, Aleja Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 ciągnąć się będzie nieprzerwanie pomiędzy Warszawą a Białymstokiem na długości ponad 170 km. Dziękuję ministrowi obrony narodowej Mariuszowi Błaszczakowi za poparcie tej idei i za promocję w mediach oraz burmistrzowi Radzymina Krzysztofowi Chacińskiemu za zainteresowanie tą inicjatywą samorządów z innych gmin leżących poza granicami naszego powiatu, nazwanym słusznie Ziemią Cudu nad Wisłą. Szanowni Państwo, dziękuję Państwu za przybycie na dzisiejsze uroczystości. Zachęcam do odwiedzania całymi rodzinami tego miejsca, jak również innych miejsc związanych z tym wydarzeniem i tym wielkim zwycięstwem na terenie naszego powiatu. Nie tylko podczas uroczystości i rocznic, ale także na co dzień. Chwała bohaterom.